Siemanko, z tej strony Grafi i witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Na sam start zostawcie łapkę w górę i na sam start suba na kanale. Ten, kto jeszcze go nie robi, zostawcie ten czerwony przycisk, który wam się wyświetla na ekranie, na dole. Więc tak, i z góry przepraszam za to, że będzie mi się trząść ręka, ale tylko dlatego, że jest mega zimno i chyba go zrozumiecie. Więc zaczynajmy. Już przypał mam, bo już się na mnie gapią. No więc zaczynamy super odcinek. Idziemy na pewną ulicę. Na ulicę na S. Nie będę wam mówił jaką, bo nie wypada mi mówić, na jaką ulicę ja idę. Więc idę. I powiem wam tak, pokażę wam w tym vlogu, to vlog, gdzie mieszkałem kiedyś i podwórko oczywiście. Więc idziemy. Tutaj to ładnie wygląda. To drzewo ładnie to wygląda. No, mogę wam tyle powiedzieć, że drzewo ładnie. Auto z Ukrainy, no. Fajnie. Dobra, słuchajcie. Tutaj już jest wiele osób. Zaraz mogą mnie... Każdy, ktokolwiek może mnie opierdzielić. Mega się boję. Dobra, przeżyłem. Idziemy. Jesteśmy jakieś 500-300 metrów od mojego byłego domu, gdzie mieszkałem kiedyś. Widzicie, że coś białe? Tak, tam. Tak, jesteśmy. Zaraz będziemy. Jeszcze niejaka brama. I ona jest tu. To jest ta brama. Słuchajcie. O, lód, fajnie. Lód. No, lód. Słuchajcie, tutaj jest moja była brama. Tak to wygląda. Wchodziło się gdzieś do tej bramy i zapierdzielało się. Widzicie te boczne okna? No tam mieszkaliśmy. Bodajże na drugim chyba oknie, tam gdzie teraz wam pokazuję, tam mieszkaliśmy. No więc to jest mój były dom. Ciekawie. Ładnie to wygląda. No co? Pięknie to wyglądało. Szczerze, lepiej mi się to mieszkało niż teraz w moim obecnym domu. W ogóle ładnie ten budynek wygląda. A nie jak nasz, jak gówno. Więc... A teraz... No... A teraz idziemy na podwórko. Te moje. Więc idziemy. Idziemy na podwórko. Idziemy, jakiś chłop wyszedł z bramy i wszedł do niej ponownie. Więc what the fuck, nie wiem o co gościowi chodziło, ale okej. O Jezu, droga wewnętrzna, słuchajcie. Jak tutaj przychodzę, ja piję. Co ja robię ze swoim życiem? Tu jest mega zimno, tu jest mega zimno. Słuchajcie, tu jest mega zimno. Tam są garaże ogólnie, tu są garaże. Tam z tyłu jest... O, tutaj miałem widok z tego starego domu. O śmietniki, to tego wam pokazywać nie będę. Wait a minute! Who are you? Idziemy dalej. Kolejny garaż. Słuchajcie, kolejny garaż. O! Chyba znajome podwórko. Wiele razy wam je pokazywałem na moim starym kanale. No co? Mogę wam jedynie tyle powiedzieć, że na tym podwórku
nie byłem, jak mieszkałem już tu, w trakcie mieszkania tutaj, nie byłem na tym podwórku ani razu, ponieważ nie było tu dzieci. To jest ławka. Jak widzicie, nawet brudna, więc wcale to dobrze nie wygląda. Ta ławka jest zasrana przez ptaków. Dokładnie, gołębie. No, a jaka ławka wygląda lepiej niż ta, szczerze. No, no tutaj jakieś coś. Ja to muszę uważać, żeby mnie nikt nie rozwalił. Będzie przypał. Będzie przypał. Idziemy dalej. Tutaj ładnie to wygląda. Słuchajcie. No. A tu jest wejście od przodu. Tam było wejście od tyłu. Tam obok tego wejścia jest jeszcze jedno wejście, które nie wiem, czy wam pokażę. O, tak, tam, tam. Słuchajcie, o, tam. Tam, o. No. Tu są bramy, jedna, druga obok siebie. No i piękny most. Most. To jest most. Tunel, tunel. Jest echo. Oczywiście, że jest echo. Więc wracamy. No i jesteśmy przy tym samym miejscu, gdzie byliśmy wcześniej. I ładnie to wygląda. Piękna pogoda. Mimo, że jest zimno, bo jest jakieś odczuwalna minus 4 albo 3 stopni, albo 2. Nie będę strzelał, ale myślę, że tak po moich rękach to czuć, że jest jakieś minus 10, chociaż to jest niemożliwe, żeby było minus 10, ale jest na pewno z minus 3. Tak przeczułam. Nie wiem. Nie wiem. Zimno jest na pewno. No. No i tutaj jest mój dom. Dokładnie tak. Tu jest mój dom. Dokładnie. Tu jest mój dom. A tu jest szkoła. No więc tak to wygląda. No. Ręce mi odmarzają się. Odmarzają, zimna cholera. Ale co ja wam pojawię? Nic. Co ja mam pojawić? Nic. Boisko, wejście, szkoła, to wam pokazywałem już na wcześniejszym vlogu. No. No, a teraz wam pokażę drogę go na moje podwórko i zakończymy odcinek. Ja wiecie, ja nie jestem takim youtuberem, który chyba kolega chodzi się ze sobą. Ja pierdolę. Pokażę wam drogę do mojego, na moje podwórko. W międzyczasie mogę wam też powiedzieć, że właśnie mój kolega szedł trochę i słyszeliście go. Tak, to ja, Rafał. Tak. Ładnie to wygląda, ładnie. A w ogóle jest ładnie. Serio jest ładnie. Jest bardzo ładnie. No. Tylko, że zimno, no nie? Tutaj w ogóle kiedyś był... Co to było kiedyś? Cholera, nie wiem. To jest... Prezydent. To jest sklep obok mnie właśnie. Zamknięty już. Wygląda jak... Jakieś gówno, ale uwierzcie mi, ten sklep ma z jakieś 40-50 lat, jak nie mniej. No, idziemy. Jesteśmy już właśnie na moim podwórku. Są oczywiście trzy drogi. Mogę iść kęgry i iść i tam. Zaraz wam pokażę. O! To też mam echo.
No tak, no to też jest echo. No, tak, to też jest echo. No, tam jest przejście, słuchajcie, tam, o tak, dokładnie tam. Wy tego dobrze nie widzicie, o tak, zobaczycie. Mogę wam przybliżyć nawet, że tam, o właśnie, tam jest brama. Tam jest brama. Tu jest, tą właśnie przechodziliśmy. Tam jest, jeszcze tam jest dalej. No, i jeszcze moja brama, przez którą mogę przejść, no. Więc tyle. Dziękuję wam za oglądanie vloga. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało. Suba na kanale, to najważniejsze raczej w tym momencie. No i co? Widzimy się w kolejnych vlogach, odcinkach. Na razie.